Święty Jan miał taką pokusę, żeby zagarnąć całą opinię i dziedzictwo, które przyniósł Jezus Chrystus. Ale w pewnym momencie powiedział do tych, którzy przyszli, okrzyknąć go Mesjaszem: Nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Trzeba powiedzieć tak, że współczesny świat jakby uczy kopiowania zachowań innych. Ludzie poprzez naśladownictwo, poprzez takie kopiowanie funkcjonowania, działania, myślenia, przeżywania innych, jakby są wyrywani ze swojego własnego świata. Już nie kształtują swojego wnętrza, ale próbują się zidentyfikować ze swoimi idolami. I to powoduje ogromną pustkę duchową, ponieważ tak naprawdę, kiedy przychodzi chwila próby, chwila, kiedy trzeba powiedzieć. Prawdę o sobie, trzeba według tej prawdy zadziałać, wtedy jakby nie wiemy, kim jesteśmy, nie wiemy, w jaki sposób postępować. Po prostu nie wiemy, że wyszliśmy z ręki Pana Boga i Pan Bóg, który nadał nam taki niepowtarzalny kształt, chciałby, żebyśmy według tego kształtu naszego serca, naszego myślenia, przeżywania zafunkcjonowali. Ale niestety czasami podajemy się za kogoś innego, czasami kradniemy te wielkie talenty, które ktoś inny przyniósł na ten świat.